Teraz ta sama sytuacja, tak, będziemy dostawać, ale przeciwnik tak będzie kontrolował, będzie kontrolować. Pierwsza rzecz, to oczywiście nie daje się złapać. Jeżeli mamy kimono łapiwowe ramele, staram się jak najgłębiej tutaj wjechać, to kimono musi być oczywiście napężone, żeby mu barki kontrolować. Jeżeli nie mam kimona, to łapię go za bicepsy, tak? Teraz tu całym moim dźwigiem ciała uciska. Czy łapię ramele, zwróćcie uwagę, że mu teraz ciężko moją kołnierzę złapać, tak? Tu już jest taka kontrola jego bark, tak? Dociskam, idę na nogę. Jedna noga, druga noga. Cały tak mówię, ciężar mój opiera się na rękach. I teraz jedną nogą podchodzę pod tyłek, tak? Tu, ustawię. Istotna zasada tego ucieczki jest taka, że moja noga tu musi być na pionowo. Ona nie może być pod kątem do tyłu, bo wtedy na ten się nie wyjdzie, tak? Podchodzę jak najbliżej tyłka idzie, wkładam kolano na tyłek i teraz cofam się do tyłu, druga noga jest z tyłu, tak? Teraz cofam się do tyłu, hop, i nadziewam go na moje kolano. Zwróćcie uwagę, że garda mu się rozpięła i teraz z kolanem przechodzę do zewnętrznej strony, tu, tak? Hop, i znowu przejeżdżam do pozycji włosznej. Jeszcze raz. Tu zaczynamy walkę, tak? Łapię za kołnierze. Mogę oczywiście złapać też za bicepsy tutaj, tak? Wstaję, uciskam na ręce, nogi z tyłu. Kontrola jest. Noga podchodzi pod tyłem, druga do tyłu. I teraz zobaczcie, cofam się do tyłu. Ja bym chciał na tyłek wsiąść, tak? Tu, hop. Tego moja noga wjechała, tak? Jeżeli trzyma gardę, nie ma problemu. Jak tu przeklęknę, to już gardę puści. Hop. I jest. Ostatni raz. Kołnierze, ramele łapiemy. Stajemy. Jedna noga, druga noga. Noga pod tyłek, hop, na tyłowo. I teraz do tyłu. Hop. Noga jest na tyłowo. Zwróćcie uwagę, że jest prosta, tak? Teraz przyklękam do zewnątrz. Tu. Hop. Hop. Jest. Raz, dwa, trzy.